Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. On również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Talent jest starożytną jednostką wagi równą około 30 kg. Była to najwyższa jednostka miary i jednocześnie największa jednostka monetarna. Posiadać 1 talent oznacza posiadać 30 kg czystego złota. I chociaż cena tego kruszcu w czasach Jezusa nie była tak wielka jak w naszych czasach, mimo to była to wartość ogromna, niewyobrażalna dla zwykłego człowieka. Każdy z nas może odnaleźć siebie w tej przypowieści jako sługę, któremu Bóg powierzył w depozyt swój majątek. Każdy z nas został przez Boga obdarowany i to ponad miarę. Nie zasłużyliśmy sobie na takie zaufanie. Nasze życie, talenty, zdolności, potencjał, dobra, jaki w nas drzemie, ludzie, którzy nas otaczają i miłość, jaką nas Bóg ukochał, to wszystko jest bogactwem otrzymanym od Boga, niejako w depozyt. Kiedyś przyjdzie nam zdać relację zarządu tym dobrem. Kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię, staniemy przed Jego obliczem i On nas zapyta: jak wykorzystaliśmy powierzony nam dar? Czy zainwestowaliśmy go, aby go pomnożyć? Czy może zmarnowaliśmy swoją szansę i zakopawszy dar głęboko w ziemi, nasze życie nie przyniosło żadnego zysku? Nie muszę zmieniać całego świata, ale wystarczy, że moje życie przyniesie jakąś korzyść, jakiś wymierny zysk. Popatrzmy dziś na swoje życie i spróbujmy zobaczyć, jaką korzyść ma Bóg z tego, że dał mi ręce i nogi, że dał mi język i usta, oczy i słuch. Jak wykorzystuję to, co posiadam? Czy każdego dnia buduję Królestwo Boże poprzez czynienie dobra? Czy może rujnuję je poprzez nic nierobienie albo czynienie zła i grzechu? Na jaką nagrodę
zasłużę, gdy mój Pan powróci.